pozytywne. Dobra, tylko trochę biało, tak jak już mówiłem wcześniej. Czas 17.52, no dużo gorsze od rekordu życiowego, ale no dzisiaj nie pozwoliło na szybsze bieganie. Zawsze był półmaraton Gdynia, ale w tym roku odpuściłem, bo już pobiegłem wcześniej, w lutym. Bieg pozytywny, tak. Mogłoby, tak jak już mówiłem, mniej wiać, na pewno byłoby lepiej, ale trasa fajna, szybka, jest trochę podbieg, trochę zbieg, taka, sam raz. Lekki wiatr, podgórka, no ale my jechali z pyku, no, żeby nie wariować, bo już dziurę tyś bele, ale spokojnie, że fajnie. Fence halu. Przygodę mamy prawie praktycznie co roku taką samą, więc dla nas organizatorów to nie jest dziwne. Nawet nie dało się postawić bramy startowej ze względu na bezpieczeństwo chociażby startujących, ale zainteresowanie jest. Jest chyba większe, przynajmniej patrząc na zapisy elektroniczne, to jest dużo większe niż w zeszłym roku. Pewnie nie wszyscy przyjadą, to jest tak jak na każdym biegu tak to wygląda, ale z kolei też zapisują się nowi i to dosyć sporo, jest spora kolejka. Każda forma podkreślenia kaszubskości jest podczas tego dnia ważna dla nas, dlatego co roku wzbogacamy ofertę sportowego Dnia Jedności Kaszubów o kolejne możliwości sportowej aktywizacji dorosłych, młodzieży, dlatego w tym roku nowe dystanse dla dzieci, jazda rowerami, to wszystko ma nas połączyć, pokazać naszą jedność i świętowanie naszej kaszubskości.